Martyna, ale wiem też, że jednym z takich prezentów, które zrobiłaś sama dla siebie na urodziny, jest pomysł fundacji. Gdybyś mogła nam przybliżyć, czym będzie się w ogóle zajmować? Fundacja nazywa się Unaweza. Bardzo trudne słowo, ale pochodzi z języka swahili i oznacza you can, czyli możesz. A teraz razem możemy, my kobiety, wspólnie pracować na to, żeby świat kobiet i życie kobiet, żeby było lepsze. To zdanie, to słowo, sformułowanie usłyszałam od mojej adoptowanej córki Kabuli w dniu, kiedy ją poznałam i zainteresowało mnie, bo ma taki niesamowity ładunek. Fundacja Unaweza zajmuje się wspieraniem kobiet, pomaganiem im w trudnych sytuacjach życiowych, wyrównywaniem szans ekonomicznych, społecznych, medycznych, prawnych i głównie to są bohaterki programu Kobieta na krańcu świata, które miałam okazję poznać przez te 11 lat realizacji tego programu i wciąż po emisji kolejnych programów dzwoniliście, pisaliście listy, maile, co mogę zrobić, jak mogę pomóc, jak mogę wesprzeć te niesamowite kobiety i bohaterki. I tak oto powstała Fundacja Unaweza i czuję, że to też jest najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogłam sobie zrobić. Oczywiście bardzo mi będzie miło, jak dołączycie do nas. A Kabula w fundacji znajdzie swoje miejsce pracy? Czy to w ogóle nie jest taki pomysł? Kabula jest w jakimś sensie matką chrzestną tej fundacji, z czego jest bardzo dumna. Po pierwsze, dzięki niej jest ta nazwa, a po drugie, tak, Kabula powiedziała zresztą już na samym początku naszej znajomości i to mnie w niej tak ujęło, że chce zostać prawnikiem po to, żeby pomagać osobom słabszym, wykluczonym, takim jak ona. I to jest jej marzenie największe i plan życiowy, więc absolutnie w przyszłości widzę dużą rolę Kabuli w fundacji. W takim razie czekamy na to, jak będzie się rozwijała fundacja, a my obiecujemy dokładać swoją cegiełkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.